Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie przedłużając, oddaję głos uczniom i zapraszam do wysłuchania części Thank you.
wiecie. Ja jestem dość młody państwem i dlatego mam ciągłą apetę na nowe ziemię. Królewcy polskie, bardzo mi też chcę dawać. Udaję się bliżej. Mam plan. Czy przyglądaliście się o całej Rzeczypospolitej? Widzieliście ile razy? A jakie bogactwa, a jakie piękne miasta. Tak, Kraków bardzo mi się podobał. No właśnie, każdy z nas ochotę na małe Polsce. Weźcie sobie, co? Ale ja, Polską komisarzem się nie zgodzę. Mam pomysł. Damy łapówki komu trzeba i powiemy, że tak będzie lepiej dla ludzi. Tak, tak. Zwołajmy te zebranie, jakie w Sejmie się nazywa i powiedzmy, żeby dali nam cudze nie pokoju, bo inaczej. A jak będzie się bronić? Nie będzie, przecież nie ma Polska. Wnieś mam przekupienie świetne, gdy tam będzie wrócić o obawę sprawy, a gdzie tu się jedna trzecia korzysta. Chcę Gdańsk, Olsz, wszystkie ziemia, żeby Olsz. I zgadzam się. A jak Kraków, i Łódź, i w ogóle co? To jest prawda. Cicho, zgódź się, wystarczysz tylko tyle. Oddaj po dobroci. Wtedy ja raz z jednego pokoju na wschodzie, a zostawimy się jeszcze za miło i ponad kraju. Historii, nazwy Konstytucji 3 maja.
Dziękuję Ci życie, ojczyzno kochana. Dziękuję Ci.
zapłakał, zeszła do lalu, trudowała. Niech żyje, zawołał. Idź, Mariko. Oto słowa przysięgi Tadeusza Kościuszy. Ja, Tadeusz Kościuszy, przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj wypadku ludzi z nim żyje, lecz jedynie do obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności i używania. Tak mi Panie Boże dopomóż i niech inna mnie kasy na niego. I rozpoczęło się ustanie i wspaniałe zwycięstwo pod Radzowicami. W tym roku mija 220 lat od tego wydarzenia. 4 kwietnia Tadeusz Kościuszko odniósł zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi pod Radzowicami. Udział w tej bitwie biorą i do zwycięstwa znacznie przyczyniają się uzbrojeni w Kozyłowie pod władzą Wojciecha Bartosza ze wsi Żadnice. Zdobyli oni wszystkie armaty, a w szeregach nieprzyjaciela dokonali ogromnego spustoszenia. Ojczyzna ty miła, tyś się wraz z jakimś oczach łagodził, rozkrył serca mi oczu niewiły. Na miesięczny, na chłop smutnej kości. Rozrzmiały linie twe łany, zapałały serce i widzę. Ale tu moc mi twój syn nazwany dał ci pierwsze zwycięstwo. Pracownice. Konie życie ci władzy mi kocą, to uczczenie warsztatu i chaty. Było ręką i słuchą prawosą powierzone w pieśni moją armatę. I te ojne nasz miały, na dalekie lat się miły i poda. Mów, sercem co do zakomplały, że się kończy smutne. Później bitwa wychodzi Jadrzucami, która niestety zakończyła się na razu powstańców. Radny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej. Kościuszko wstrzymał w niewoli 2 lata. Wolny wzrócił cały Rosji Pawła I. Zamiast za uwolnienie 12 tysięcy jeńców polskich, Kościuszko przyrzeka celowi, że nie będzie występował przeciwko imperatorowi Rosji. Dostaje również zezwolenie na wyjazd do Ameryki. Jednak długo tam nie zostaje. Kościuszko wyjeżdża do Francji na wyjeździe, że Wąbrowski tworzy regiony Włoszech, które mają walczyć o boku Napoleona. Majątek amerykański przyznany za walkę o wolność tego kraju przeznaczył od zwolennicza rozwoju. Jednak Kościuszko nie ufa Napoleonowi i Wąbrowskim. Usuwa się więc z życia publicznego. Zmarł 15 października 1817 roku w Szwajcarii w Sądzie. Rok później przeniesiono jego drogę do Krakowa. Wspaniałym człowiekiem i Polakiem był Tadeusz Kościuszko, bohater dwóch narodów, Polski i Ameryki. Nie tym tyś wielki Bóg zbudercwając, żeś szalił kreśli swojego ciebie, że przez ciepłóstwo jak mimo olbrzymi, jak przez swój syn, zydzak uznając. Ale siebie, żeś płot świętej, ludzkiego serca wstrzesał istnie krocie, żeś wypuł w duszach w tym najszczerszym złocie miłość ojczyzny w łzach i biorach. Ale siebie, żeś duszę wspomniacą, zapalił Polskę, jak złotą pochodnię. Co dwa wieki płonie nad nami pogodnie, te drżymy kamień, te serce pregacją. Że dziś nam zły wieszczu z martwych wstanie, i że krok odpierś naszą duszą, że serce jedne, że się jedno duszą, to za tą sprawą ty wątą wsłuchanie. Sam żart z drodze zabicia, zachwalaj ten sens, wracają słowa, które się liczą, dopóki mamy głowę i serce. Dopóki w głowach myśli krążą niezależone poprawy. Jest święte słowo wolności.
słowo, tak. Gdy Pan na księgi wielkie pozostanie z duchem niechęci, zawsze będzie niszczył, kto się szybnie, a jednak się chęci. Pojęć odwiecznych, jak nasza nacja długo się nie da ukrywać. Jest święte słowo demokracji. Jest święte słowo sprawiedliwości. Choćby kiedyś wręcz mocy światło zabiło na głowie. Jest święte słowo Polska. Jest święte słowo człowiek. Thank you.